Czy palenie jest grzechem? Skąd w ogóle takie pytanie? Na pozór ktoś by powiedział, że to jest bardzo dziwne pytanie, ale ono nie jest takie do końca dziwne, bo wiele osób nie zna poprawnej odpowiedzi na to pytanie. A ono się zrodziło kiedyś, jak wracałem ze szkoły. Moja szkoła jest za mną, za moimi plecami. Ten piękny pałacyk to jest moja szkoła, w której uczę w chwili obecnej. Jak sobie wyszedłem z tej szkoły, to zauważyłem grupkę moich uczniów, którzy właśnie palili papierosy. I to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo kiedy zacząłem się do nich zbliżać, to oni te papierosy po prostu schowali. No, nie do kieszeni, tylko schowali za siebie, oczywiście, bo widać, że palą. I co ciekawe, jak podszedłem do nich, zapytałem, co robią, przyznali się, proszę księdza, palimy papierosy, ale to przecież nie grzech. Wiecie, z jednej strony to tak naprawdę ich zdemaskowało, że oni w ogóle chowali te papierosy przede mną jako nauczycielem. To jest takie właśnie już bardzo mocno obnażające samą procedurę palenia papierosów. Coś jest nie tak w tych papierosach, że ludzie się kryją przed innymi. To w ogóle miało miejsce poza murami szkoły. To byli uczniowie, którzy mieli już skończone 18 lat, nie mieli prawa, mogli palić sobie w tamtym miejscu wyznaczone w ogóle do palenia. Natomiast to pytanie jest takie nurtujące dla mnie. Nie tylko dla mnie, ale dla tych ludzi na pewno młodych też. Czy palenie jest grzechem? Jest taka definicja grzechu bardzo prosta, że grzech to jest brak miłości. Brak miłości do Boga, brak miłości do drugiego człowieka, ale też brak miłości do siebie. No i myślę, że znając tę definicję, znając jakby co palenie w ogóle robi, co sprawia palenie, jakie jest bardzo trujące, myślę, że każdy z nas sobie sam już potrafi odpowiedzieć na to pytanie, czy palenie jest grzechem. Ja już powiem, że jasne, że jest grzechem. Jest grzechem ciężkim. Przeciwko piątemu przykazaniu nie zabijaj. Myślę, że nikomu nie trzeba udowadniać to, że palenie szkodzi. Były takie momenty na początku XX wieku, kiedy myślano, że palenie w ogóle pomaga. Podczas II wojny światowej żołnierzom rozdawano ponoć papierosy. Myślano, że będą mieć dzięki temu lepszą kondycję. W latach może 70., 80. to też nie za bardzo wiadomo było, jakie zło niesie palenie. Nie było tak dużo badań naukowych, dlatego palili nawet biskupi, księża, ksiądz Jerzy Popiełuszko pali papierosy. Mniej więcej od 30 lat mamy bardzo mocną taką narrację prowadzoną w mediach, w telewizji, w ogóle na całym świecie, która mówi nam o tym, że palenie jest bardzo mocno szkodliwe. Zobaczcie, że kilkanaście lat temu powstał taki nakaz, chyba na całym świecie, żeby po prostu na paczkach papierosów było takie 2/3 ostrzeżenia. Te ostrzeżenia są brutalne czasami. Palenie zabija, palenie powoduje nowotwory, różnego rodzaju nowotwory. Tam można nawet zobaczyć, jakie nowotwory są spowodowane przez palenie. Palenie niszczy zęby. Czasami widać takie brzydkie zęby na paczkach papierosów. I mimo wszystko ludzie to kupują. W 2020 roku był taki motyw, że zakazano produkowania papierosów aromatycznych. Czyli ja rozumiem, że tych mentolowych. Dlaczego? Ono właśnie po to, żeby człowiek nie był oszukiwany, że pali tą śmierdzącą truciznę, ale mu pachnie. Na przykład mentolem cudownym. No właśnie, ten zakaz właśnie po to jest, żeby człowiek nie był oszukiwany przez koncerny, które produkują papierosy. Myślę, że nie trzeba tutaj specjalnie tłumaczyć ludziom, że to zabija, że to jest złe, że są takie badania, które mówią, że 5-6 minut zabija raz życia jeden papieros, bo to są fakty, które gdzieś tam można sobie poczytać w internecie, czy można w ogóle się o tym gdzieś tam dowiedzieć. Nawet na lekcjach, nawet w szkole, nawet na lekcjach religii, bo też ten temat omawialiśmy. I zobaczcie więc, czy to jest grzech. Grzech jest. Czasami jest ciężki, czasami jest to grzech lekki. Już wam tłumaczę. Grzechem lekkim palenie papierosów jest wtedy, kiedy nie ma albo świadomości, uwaga, po tym filmie będziecie mieć tą świadomość, albo kiedy nie ma na przykład dobrowolności, czyli jest tak zwany nałóg. Czy człowiek jest w nałogu? No, ja tego nie jestem w stanie stwierdzić za każdego z was. Każdy musi sam to jakoś ogarnąć w myślach, w rozumie. Może wspomóc się radą na przykład spowiednika albo po prostu lekarza, który powie, że konkretnie jesteś w nałogu. Natomiast bez wątpienia czasami jest grzechem ciężkim, czasami jest grzechem lekkim. Jest grzechem ciężkim, ponieważ, przypomnę, szkodzi miłości, tak? Niszczy miłość do człowieka, zabijamy siebie. Ponoć palenie bierne jest o wiele gorsze od palenia takiego zwykłego. W związku z powyższym można powiedzieć śmiało, że też trujemy innych ludzi.
No i też jest to grzechem przeciwko miłości do Boga, bo Bóg nie chce, żebyśmy się truli nawzajem. On dał na to życie, żebyśmy się cieszyli jak najdłużej i jak najczęściej z niego korzystali. Reasumując, czy palenie papierosów jest grzechem? Tak jest. Trzeba się spowiadać, nawet jeżeli to jest moim zdaniem lekki grzech, albo twoim zdaniem lekki grzech, ponieważ nie przychodzimy, moi drodzy, po potępienie do Pana Jezusa, tylko przychodzimy po zbawienia. Dlatego spowiadajcie się z tego, że palicie. Niektórzy palą, bo lubią, niektórzy dla towarzystwa, niektórzy, bo się stresują, a niektórzy są w nałogu, a jeszcze inni, a nie wiem z jakiego powodu. Może im to pachnie po prostu. Palenie zabija, palenie jest po prostu grzechem.